Witam serdecznie, szczęść Boże. Dzisiejszy cytat brzmi: czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jaka jest różnica między osądzaniem a upominaniem? Znacząca, ogromna, ale nie dla wszystkich, szczególnie dla tych, którzy mają problem z jakąkolwiek krytyką skierowaną w ich stronę albo w stronę tych, z którymi oni w jakiś sposób się utożsamiają. Wtedy można usłyszeć takie słowa: nie sądź mnie. Przecież Pan Jezus powiedział: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Albo jeszcze innymi słowami posługują się ci, którzy nie lubią żadnej krytyki. Przecież jest napisane: jeśli ktoś jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. No i co? I pozamiatane. No i już nie można upomnieć kogoś, że ktoś czyni coś złego i żeby się ogarnął, no bo to już jest równoznaczne z sądem. Nie sądź mnie albo mojego znajomego, albo kogoś, kogo lubię, albo nikogo. Pan Jezus rzeczywiście powiedział: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Dlaczego? Ponieważ sąd człowieka jest słaby, jest słabiutki. My nie widzimy wszystkiego. Sam Pan Jezus nie przyszedł po to, żeby sądzić, a Jego sąd jest sprawiedliwy. On przyszedł, żeby zrobić coś innego, żeby człowieka zbawić przez głoszenie Słowa Bożego, przez upominanie, napominanie, wzywanie do nawrócenia. Tego Jezus chciał od uczniów i to było zadanie uczniów. Idźcie i głoście Słowo Boże, wzywajcie do nawrócenia. Szczególnie wczoraj mówił o tym, żeby się nie bać. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Jest różnica? Jest wielka różnica między osądzaniem a upominaniem. Wczoraj szedłem sobie ulicą i w pewnym momencie usłyszałem, jak grupka młodych ludzi, która szła za mną, zaczęła używać polskiej łaciny, czyli zaczęli przeklinać. Mówię: chłopaki, przestańcie. No nie godzi się tak. Mówcie po polsku. Aj tam. Nie aj tam. Żyjemy w społeczeństwie, mamy być dobrymi ludźmi. Jak będziemy dobrymi ludźmi, to nam się będzie wszystkim dobrze żyło. No nie przeklinajcie, proszę. No dobra, zrobię to dla Pana, powiedział jeden z nich. Nie rób tego tylko dla mnie, ale dla wszystkich, a w szczególności dla Pana Boga. I będzie git, malina, i będzie wszystko w porządku. No i może udało się uratować komuś życie wieczne. Oczywiście nie osądziłem tego człowieka, ale wielu ludzi, którzy nie widzą różnicy między osądem a upominaniem, mogłoby powiedzieć: no osądziłeś, wkroczyłeś w jego życie. Po coś to w ogóle zrobił? Przecież Pan Jezus powiedział: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. To nie jest to samo. Osąd i upomnienie jest czymś innym. Jest wielką różnicą. W dzisiejszym słowie możemy przeczytać także w pierwszym czytaniu z dnia, że król asyryjski Salmanasar najechał cały kraj i zajął Samarię. Podbił tereny północne i uprowadził mieszkańców z północnego Izraela tam do siebie, do Asyrii, na wygnanie. To była konsekwencja ich grzechów, ponieważ Pan Bóg wiele, wiele lat upominał, napominał królów Izraela Północnego, żeby się nawrócili. Jest napisane tak: Pan jednak ciągle ostrzegał Izraela i Judę, czyli Królestwo Południowe, przez wszystkich swoich proroków i wszystkich widzących, mówiąc: zawróćcie z waszych dróg grzesznych i przestrzegajcie moich przykazań. I tu teraz chodzi o to, żebyśmy my byli takimi ludźmi, którzy widzą, którzy są widzący, którzy są prorokami Pana, którzy są uczniami Pana Jezusa, którzy są posłani do tego, żeby upominać, żeby nawracać. Wielu ludzi nie lubi tego słowa: nie nawracać. Nie nawracajmy już nikogo, nie nawracajmy, bo to się źle kojarzy. Bzdura. To jest takie zmiękczanie Ewangelii. Jest powiedziane: idźcie i nawracajcie, wzywajcie do nawrócenia,
ale bądźcie przy tym nieskazitelni. Nie możecie mieć w sobie belki w oku. Belka w oku oznacza totalną ślepotę. Drzazga w oku oznacza, że ktoś jest taki półślepy. My mamy być widzącymi. A widzącymi, czyli prorokami Pana, będziemy wtedy, kiedy będziemy mieć z nim relacje, kiedy będziemy mu wierni, nawet za cenę śmierci, nawet jeśli będą nam grozić, wykluczać nas z życia swojego, z życia społecznego, kiedy będą nam mówić, że hejtujemy, bo upominamy, bo osądzamy, a dla wielu ludzi to jest bez różnicy. Nie, nie bójmy się. Nie bójmy się głosić Ewangelii, ale najpierw trzeba nią żyć. Najpierw trzeba pozbyć się belki z oka, najpierw trzeba pozbyć się drzazgi z oka, a wtedy będzie wszystko ok, będzie wszystko na swoim miejscu. Więc różnica między osądzaniem a upominaniem jest wielka. Pierwsza rzecz, osądzanie sprowadza się do tego, że zamykamy człowieka w więzieniu i nie pozwalamy mu już z tego więzienia wyjść. Wlazłeś do więzienia raz, jesteś skazany, potępiony, nic z ciebie nie będzie. Jeśli chodzi o upomnienie, to jest głoszenie miłosierdzia, okazywanie miłosierdzia drugiej osobie. Idę do drugiej osoby, ale sam muszę być czysty i głoszę, i proszę, i błagam, nawróć się człowieku, zmień swoje postępowanie. Jeśli ten człowiek nie chce słuchać, to Pan Jezus powiedział, co zrobić. Strzepnij z nóg proch na świadectwo dla tego człowieka i zostaw go, niech sobie żyje jak chce. Albo idź i weź dwóch świadków, walcz po prostu o tego człowieka. A wtedy no, będziesz mógł mu pomóc, będziesz kimś, kto będzie miał wielki wpływ na jego przyszłe zbawienie, na wieczne zbawienie, czyli na wieczne szczęście. Mam nadzieję, że zostałem zrozumiany. Jak nie, to czekam na pytania. Jak będę wiedział, to odpowiem. Z Panem Bogiem i pozdrawiam. Jak coś, to widzimy się jutro.